Widzowie, jesteśmy tuż po bitwie o południe, ze mną zwycięzca, Wudo, piąteczka, wielkie gratulacje. Dziękuję. Szapoba, czapki z głów. Nowa szkoła i przyszedł stary nauczyciel i powiedział, jak to się robi. Właśnie, czy nauczyciel, teraz pytanie, bo tak naprawdę to jest moja 9. edycja. W 3 chyba nie brałem udziału. No i na żadnej z tych pozostałych 5 praktycznie nic nie osiągnąłem, nie? Jakby, wiesz, nie wiem, czy kojarzysz jakoś tak, moją osobę. Tak, no oczywiście. No, wiesz, jestem osobą, która wchodzi, rzuca killer i odchodzi. A dzisiaj było tak, że wszedłem, rzuciłem killer, rzuciłem następny i następny. Tak, i generalnie dzisiaj widziałem dużo takich punchy troszkę w stylu szydercy. Zaczynasz, lecisz tam 4 wersy i kolejne i taka przekmina leci. Wiesz, że generalnie nie każdy by potrafił wygenerować też taki tok myślowy, a to dzisiaj siadało. Każdy jeden za drugim i to jest też dla takich fanów freestylu bardziej już takich można opierzonych w tych przekminach i w tym, jak się powinno budować w zasadzie napięcie do puncha, bo dużo jest średnich, prymitywnych, ale są też te wykwintne, których dzisiaj właśnie dużo ci siadało. Jeszcze raz dziękuję. Czy uważam, że to wykwintny punchline? Uważam, że jak buduje się punchline na 4, tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy określiłbym to dokładnie stylem szydercy, bo szyderca nie potrzebuje. Ja potrzebuję 4 wersy, żeby się rozpędzić. Mhm. Potrzebuję 4 wersy, żeby ten freestyle nabrał, żeby ten punchline nabrał siły, obudować go jakoś, może zagrać jakąś pauzą czy czymś. Mhm. A szyderca ma maszynkę. On nie potrzebuje. On w 4 wersach to on zmieści 6 punchline'ów. No tak, tak. Mi w 4 wersach to jest bardzo ryzykowne. Bo te cztery wersy, zwłaszcza z moim brakiem flow, to te 4 wersy trwają, nie wiem, 7 sekund, 8 sekund. To jest 7 i 8 sekund, które poświęcam na wejście, a jak mi nie wyjdzie, to tracę. To jest spalone wejście. To mam czarne-białe, nie? Które wszyscy doskonale pamiętamy przecież. To ile dzisiaj było szczęścia, a ile było pracy i skilla? Szczęścia było 99%. O kurczę. Pracy, skilla, 1, bo w sensie ja nie trenowałem. Ja tutaj przyjechałem po to, i żeby spędzić się czas z moimi przyjaciółmi. I to mówię na poważnie, ja nie przyjechałem tutaj zdobywać. Jeżeli ktoś ogląda finał w tym momencie, finał mojej walki z Manu i tam słychać, że ja walczę, że ja mam jakąś misję na tym freestylu, że mi się coś teraz nie podoba, a wcześniej mi się podobało, to ja tam po prostu gadam głupoty, ja nie przyjechałem tutaj nic pokazać, nic udowodnić, bo ja nigdy na bitwach nic nie udowadniałem. Wiem, że jestem dobry, wiem, że mogę się podobać, haha, ale no... Ale zobacz, wymyśliłeś taką konwencję, brnąłeś w to cały czas i to po prostu siadło i to ludzie kupili. Ludzie to dzisiaj, krótko mówiąc, pokochali takiego, tak jak powiedziałem na początku, nauczyciel trochę w cudzysłowie, bo taką rolę dzisiaj zagrałeś, można powiedzieć, że ty tu przychodzisz z przeszłości, żeby zmienić przyszłość, może tak. Myślę, że... Wygląda to w ten sposób, jak miałem jedno wejście, gdzie było pod przedmioty. To chyba było z Rechą. Tak? Miałem wejście tam pod przedmioty i wtedy sobie pomyślałem, dlaczego wcześniej tych przedmiotów? Dlaczego specjalnie nie przegrywać tego 3-4 i nie brać tych przedmiotów? Przedmioty, uważam, jako konwencja, to jest najlepsze, co może być dla freestyle'owca. A dla freestyle'owca, który bazuje na tej rozrywkowej części freestylu, nie na flow, nie na jakiejś nie wiadomo jakiej charyzmie, ja bazuję tylko na rozrywce, to przecież te przedmioty, no ja to, jak tutaj rozmawiałem z moim najlepszym przyjacielem, ktoś wnosi mi na scenę 4 punchline, 4 wersy, wnosi mi, no pomaga mi po prostu, jeżeli ktoś mi tutaj wnosi pomoc. Obrazek jest jeden, temat jest jeden, prawda? Tak, a tu mam te przedmioty i właśnie Recha nawinął, przecież o przedmiotach nawija się tylko w pierwszej rundzie, ale one są cały czas na scenie, kto tak powiedział. Odbijanie piłeczki, follow-upy, prawda? To, co jest na scenie, to jest jeden z elementów mojego freestylu. Kto jest na scenie, co jest na scenie, to się liczy. Jeżeli na scenie byłaby zebra, nie wiem, świnia, koń, jeżozwierz, czy w Polsce nie ma takich zwierząt, to wszystko, co jest na scenie, może być użyte do freestylu, bo to jest freestyle. Co ja tam znajdę, o tym nawet. No właśnie, na tym polega freestyle, a dzisiaj też jest dużo punchline'ów pisanych. No ale nie o tym. Fajny jest ten freestyle dziejący się tu i teraz, nadepniesz na coś, freestylujesz o tym, prawda? Miałem jeszcze powiedzieć o jednym, o tym, wiadomo, cała bitwa i tak dalej, Manu powiedział, że MVP totalnie, ale ja chcę podkreślić ten baraż z Jołym,
z Jołim i Cybuchem, dobrze pamiętam? O. Tak, to w ogóle moim zdaniem dzisiaj walka wieczoru. Jakby można było przyznawać bonusy za walkę wieczoru, to byłby zdecydowanie game changer. I szkoda, że nie ma takich zasad, że z jednego barażu mogą wejść dwie osoby, a z drugiego zero, bo zdecydowanie bym wam dwóm dał wejście do głównego turnieju. Uważam, że taka forma barażu jest dobra, bo nie rozwadnia barażu. Co przez to rozumiem? Jeżeli dać by właśnie Jojego, mnie, Manu, chociaż Manu dzisiaj barażu nie miał, ale na przykład Manu, Cybucha, dać nas po jednym w każdej czwórce, to będzie strasznie rozwodnione, bo czekasz na jednego, czekasz na jednego, czekasz na jednego. A to, co ty powiedziałeś, to właśnie tworzy takie dylematy, kto powinien przejść. Ale z drugiej strony to też tworzy pewnie walkę, która będzie miała sporo wyświetleń, która będzie miała sporo takiego właśnie tego kontentu, tego właśnie, tego co właśnie, to dzięki czemu Betclic tutaj jest. Betclic tutaj nie jest, bo jesteśmy wyrafinowanymi dżentelmenami, którzy mówią nie wiadomo jakie rzeczy. Betclic tutaj jest, bo to jest po prostu popularne, coraz szersze grono odbiorców i o to w tym chodzi. Ten baraż to jest właśnie to. Dajemy ludziom to, co chcą widzieć. Ten baraż to jest najszersze grono odbiorców. Tak, to jest takie porównanie, jak też są ludzie, którzy mało interesują się freestylem, to taka walka im się bardzo spodoba i tutaj właśnie jest takie określenie i żart, wiadomo, wewnętrzny, że dla niedzielnych kibiców freestylu trzeba puścić to Syn Młynarza Kałach, tak. Prawda? Tutaj nie ma co porównywać w ogóle, ale tu chodzi właśnie o to, o ten styl walki, można tak powiedzieć. Tylko właśnie, czy ktoś nie niedzielny, ktoś taki piątkowy, sobotni, Czy żeby być obeznanym fanem freestylu, to czy wiele potrzeba? No nie, ale trzeba od czegoś zacząć, prawda? No trzeba od czegoś zacząć, ale uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś tam słuch, ma jakieś tam obycie i nie jest nastawiony na to, że przyjdzie na bitwę i no dobra, to ten wygra i na tego stawiam i będę cały czas stał za nim. Jeżeli ktoś nie podchodzi z takim nastawieniem, to uważam, że każdy w mniejszym bądź większym stopniu może się znać na freestylu, bo jakby... Właśnie to jest kwestia publiki. Hałas publika, prawda? Tak, że o, dobra, na publikę nie siadło i jest odwieczny dylemat mój. Dobra, to publika zła, punch zły, ja zły, może to złe. Może, nigdy nie wiadomo. Może coś nie było słychać. A dzisiaj, no, mogę powiedzieć, że publika była najlepsza na świecie i była najlepsza na świecie, ale mogę też powiedzieć, no okej, tak po prostu... Właśnie pytałeś mnie o to szczęście i o tą ciężką pracę. Za dużo w tym freestyle jest szczęścia. Za dużo zależy od jednego dnia, żeby można było o nim rozmawiać w jakichś takich kwestiach, o tu daleko. Animozje, tutaj aha, jakieś takie tajemne techniki, tutaj ukryte motywacje. Ja po prostu mówię śmieszne rzeczy do bitu. Jak nie startuje Filipek, to jest dużo tych. No to oczywiście pół żartem, pół serio. Na koniec zapytam o dalsze plany. Czy to jest dobry moment, żeby tak zwieńczyć swoją całą przygodę, czy jednak tutaj dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia i dalej będziesz się bawił z mikrofonem na scenie? Przygodę z mikrofonem to ma Mateusz Borek, ja mam karierę. Wiesz co, chętnie, ja to mówię każdemu, chętnie wystąpię na każdej bitwie, chętnie będę freestyle'ował. Nie mówię, że będę promował freestyle, że będę jeździł na bitwy i będę cokolwiek udowadniał. Chętnie jeżdżę na bitwy, to jest moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu z moimi najlepszymi przyjaciółmi. I tak. I jeżeli ktoś chce postawić na Betclicu, hazard tylko od 18 lat, że Wudo jeszcze w tym roku postawi się na bitwie, jeszcze pojawi się na bitwie, to stawiajcie. Dziękuję. Ja tylko powiem, że w tym roku nie będzie bitwy o południe, ale... Na innej. Ale na innej, okej. Okay. To co, widzimy się na dziesiątce? Widzimy się na dziesiątce. To jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia.